Wielkość. Teraz modlić to ostatnia część naszej konferencji o udzielenie na poziomie perspektywy proroczej. Chcę, żeby się Ewa zacznie się za chwileczkę modlić. Chciałbym, żeby tutaj jeszcze do mnie przyszli Iza, Tadek, Kasia Grodzka, Mateusz Łakomski. Będziemy na Was kładli ręce. Chcemy, żeby to, co Bóg zrobił w nas, żeby pobudzało perspektywę proroczą, która jest w Waszym życiu. Jeżeli widzisz, że jesteś człowiekiem, w którego życiu manifestuje się perspektywa prorocza, to wyjdź, będziemy kładli na Ciebie ręce, a to się u Ciebie poszerzy. Do Twojego zostanie przydane to, co Bóg złożył w nas. Zaczniecie widzieć szerzej, słyszeć lepiej. Rozumiecie? Zobaczcie właśnie perspektywę większą. Jeżeli widziałeś w takim odcinku, to będziesz widział teraz w takim odcinku. I to coś będzie się poszerzało, jeżeli będziesz dalej nad tym pracował. Otrzymasz teraz uderzenie Bożego światła do tego, co już w Tobie jest. Jeżeli potrzebujesz tego, chcesz tego, podejść do nas. Będziemy się mówić. Graj przemku. Ora basseta la raba shatere le leva tu le leva shifti le mara bastato le leva shatere Rama da tutto lo loro bassette le vini griva tutto lo loro vanturo le leva shifti Oggi io oggiusciam przez noc minia Jezus Perspektywa proroczo ty chodzi ojcze Oggiusciam wszelki na ciałości tego świata ojcze Wszelki zafałszowanie ojcze Religijne wszelki zafałszowanie w duszu ojcze Jak w imieniu Jezusa ogłaszam ojcze Udrożenie kanału dusz ludzi ojcze Ja w imieniu Jezusa ogłaszam ojcze Poszerzenie ojcze tych ludzi w perspektywie proroczej Ojcze, ja dziękuję Ci za to. Ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który dodaje tego, co już mają, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za to, że zostanie mi się udzielone i wezmą więcej, Ojcze, będą na mnie pracować w domu Duchu Świętym. Ojcze, ale też z tego miejsca ja uderzam w wszelką iluzję, Ojcze, która wyrosła. Jeśli chodzi o kwestie perspektywy proroczej i ich ogląd, w imieniu Jezusa przypinam to i ogłaszam, że wszelka iluzja padnie, jeśli chodzi o perspektywę. Że wyrośnie tylko to, co jest ugruntowane na Twojej prawdzie. Ugruntowane jest na Twojej prawdzie, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za to, Ojcze, ja ogłaszam tego chcę, aby każdy z tych ludzi, Ojcze, zajął właściwe sobie miejsce i pozycję w Królestwie i w służbie, Ojcze. Ja chcę, aby każdy z tych ludzi, Ojcze, rozpoznał właściwe sobie namaszczenie, właściwe miejsce, Ojcze, w Królestwie i w swoim powołaniu proroczym, Ojcze. Ja chcę tego, Ojcze, zgodnie z ich pragnieniami, zgodnie z ich powołaniem, zgodnie z ich wiarą, Ojcze, z ich osobowością. Niech to się poszerza i rozwija, Ojcze, w ich sercach. Niech to się rozwija, Ojcze, na zewnątrz. Ja modlę się o to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja mówię poszerzenie w perspektywie proroczej. Ja mówię poszerzenie w oglądzie proroczym, Ojcze. Ja chcę, żeby widzieli daleko, Ojcze, i wyraźnie. Ja chcę, żeby słyszeli z daleka, Ojcze. Ja chcę, aby ich umysły były stałe, Ojcze, by skierowane na Twoje prawdy, Ojcze. I mówię stałe umysły. Ja mówię stałe umysły. Ja mówię rozumne serca. Ja mówię wyostrzony język, Ojcze. Ja ogłaszę w imieniu Jezusa, że każdy z nich, Ojcze, rozpoznaje właściwy sobie czas, Ojcze. Ja mówię, że znajduje się we właściwym czasie, we właściwym miejscu, wśród właściwych ludzi i okoliczności, Ojcze. Ja mówię, że znajdują właściwe miejsce i właściwą pozycję. Ojcze, dziękuję Ci za to, że oni będą pracować na tym namaszczeniu, Ojcze. Że oni z tego nie stracą, ale oni będą to poszerzać i będą rozwijać to w Duchu Świętym. Ja uwielbiam Ciebie za to. Ja dziękuję Ci za to poszerzenie, Ojcze. Ja dziękuję Ci za to, że przyjmują to poszerzenie, Ojcze. Że będą z tym pracować na to. Będą pracować w swoich kościołach, Ojcze. Będą z tym wychodzić na ulicę, Ojcze. Będą tym wychodzić, Ojcze, do swoich rodzin i z pracy, Ojcze. I będą uwalniać perspektywę proroczą, Ojcze.
zgodnie ze swoim powołaniem. Ja dziękuję Ci za to, Ojcze, i ogłaszam, że dotarł do pełnego wymiaru perspektywy proroczej zgodnie ze swoją osobowością, Ojcze. Ja dziękuję Ci za to, za pełne poznanie i doznanie Twojego serca. Ja dziękuję Ci za to, że prezentują Twoje serce. Ja uwielbiam Ciebie. Ja dziękuję Ci za klarowność perspektywy proroczej, Ojcze. Za klarowność, za to, że oni wychodzą po to, aby prostować ścieżki Pańskie. Ja mówię, że oni prostują ścieżki Pańskie. Oni prostują ścieżki Pańskie i wnoszą klarowność do perspektywy proroczej. Ja uwielbiam Ciebie za to przez moc imienia Jezus. Uresi balara basutu robo szanta rebe rebe tibrara. Uresi alore bastantu robo szanta rebe rebe szanta rebe rebe siri. Roko totoro robo szanta rebe rebe szanta rebe rebe ser. O robotniki ja mówię poszerzenie. Ja mówię manifestację Twoich darów objawienia, Ojcze. Niech to się poszerza w ludziach, Ojcze. Niech mają jeszcze więcej snów, więcej wizji, Ojcze. Ja modlę się o to, aby jeszcze lepiej rozumieli, Ojcze. I pracowali z Tobą, Duchu Święty, na tych wizjach, na tych snach i na tych objawieniach. Ja mówię, że nie tylko wiedzą, ale w odpowiedni sposób to składają, w odpowiednim czasie te rzeczy uwalniają na zewnątrz, czy to przynosi trwały owoc, to przynosi ślad. Ojcze, dziękuję Ci za ich niezłomność w prawdzie, za ich niezłomność w prawdzie, Ojcze, za ich niezłomność w prawdzie, to, że nie wycofają się, Ojcze, za to, że żaden lęk, żaden strach nie przyjdzie do ich życia. Ja dziękuję Ci za to, że oni są odważni, że oni są silni, oni są mocni, że ich czoła są, Ojcze, ze spiżu. Ja uwielbiam Cię za to, że są niezłomni, Ojcze, że tam, gdzie ich postawiłeś, to będą stać na straży, Ojcze, tam będą stać na straży dniem i nocą, Ojcze, i mówić to widzą, Ojcze, w odpowiedni sposób postawiać rzeczywistość, Ojcze, zgodnie z Twoją prawdą. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie za to, że oni ustanawiają rządy Twoje. Uresi bralara bukuturu mesate rebe szata rebe siki rara bukuturu roba sas. Uroto kuturu roba sate rebe szena retiri. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie za to, czy się z nimi zgodzą, czy nie. Będą widzieli, że osoby prorocze w roku 90 dni. Uwielbiam Ciebie za to. Uresi viva tonto, że nie będzie można przyjść obojętnie wobec tych ludzi. Nie będzie można przyjść obojętnie, Ojcze. I się albo kocha, albo nienawidzi. Albo się przyjmuje prawdę, albo się nienawidzi, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za to, że nigdy się nie rozmyją. Nigdy się nie rozmyją, ale będą klarowni, będą zero-jedynkowi i bezwzględni. Ojcze, bezwzględni. Bezwzględni wobec prawdy Twojej. Bezwzględni, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za to, że nic z tego nie stracą, Ojcze. Że są wyostrzeni przez Ciebie, Duchu Święty. Ja dziękuję Ci za to, że ten ogień ich płonie. Dziękuję Ci za to, Ojcze, że oni się w tym poszerzają, Ojcze. Że to jest czas wyposażenia. Czas dopełnienia, Ojcze. Dziękuję Ci za to. Zgodnie z ich pragnieniami, zgodnie z ich sercem, Ojcze. Wywyższam Ciebie za to i dziękuję. Uresi rara oturu mozarama szanturu roba siri marama turu roba tara. Reka tuturu roba satere na shintiri vema suru roba shantara. Uresi rara oturu roba siri marama turu roba tiri. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że oni pracują nad swoim charakterem. Że oni doskonale rozumieją, o co chodzi z perspektywą proroczą, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za ich odpowiedzialność, Ojcze. Ja dziękuję Ci za ich odpowiedzialność, za świadomość odpowiedzialności proroczej. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za ich mądrość, Ojcze. Ja uwielbiam Ci za ich niezłomność, Ojcze. Ja uwielbiam za ich bezkrótną wysokość, Ojcze. Ja uwielbiam za ich działanie prawdy. Ja dziękuję Ci za to, że ich serce są otwarte na Twój głos, Duchu Święty. Że oni w pierwszej kolejności badają Twoje serce. Prezentują Twoje serce na zewnątrz. Zgodnie z powołaniem. Zgodnie z miejscem, które mają zająć. Uresi firara waszutu roru wasata, rebe szantu roru wakutu roru wasata. Rekaturu roru wakiri, ja mówię odwaga. Ja mówię odwaga na tych ludzi. Ja mówię odważne. Odważna manifestacja. Odważna manifestacja. Odważne uwalnienie słowa. Odważne działania. Uresi firara turu roru wasili. Nieschematyczne, niestandardowe. Nieschematyczne, niestandardowe. Ja mówię, że poszerza się ta granica. Że poszerza się granica ich wpływu. Poszerza się granica ich dusza. Uwielbiam Ciebie za to. Usuwamy wszelkie zatory na poziomie dusz. Wszelkie zatory. Swobodny przetrwać. Ja ochraniam w Twoim świętym imieniu, Ojcze, i całą drogę i prorocze, jak osoby prorocze, które mają przejść. Ja ochraniam w Twoim świętym imieniu, całą nam drogę, którą mają przejść, Ojcze. Ja dziękuję Ci za to, że nic tego nie stracą, Ojcze, ale będą tym pracować i poszerzać się, Ojcze. Poszerzać się, poszerzać i pogłębiać, poszerzać i pogłębiać, poszerzać i pogłębiać. Uresi birama sakuru, poszanta rabia beseria, narawa turu, roro batara. Uresi birama baszanta, narawa kurde, roro ser. Rata tuturu, roro batara, rebe sato, roro baszanta, roro basi. Uwielbiam Cię, Jeszu, uwielbiam Cię, roro sato, roro basata, rebe. Halleluja.
Jezus, najwyższej Cię chwały. Jezus, najwyższej Cię chwały. Twoje imię jest ponad wszystko. Dziś niebo, ziemia zgodnie chwalą Cię.
Oh!
Thank you.
Bye.
Z 2 godziny poślizgiem, ale szczęśliwie robiliśmy.